Znajdujemy się w słoniarni Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. W tym budynku oprócz słoni eksponujemy też dwa gatunki hipopotamów. Hipopotamy nilowe i rzadsze od nich hipopotamy karłowate. Hipopotamy karłowate w naturze bliskie są wyginięcia. Jest ich poniżej 3000 sztuk i z każdym rokiem ich ilość maleje. Natomiast w ogrodach zoologicznych jest około 170 tych hipopotamów i rozmnażają się w ogrodach, także jest szansa, że w ogrodach one zostaną uratowane. 16 sierpnia w nocy urodził nam się mały hipopotam karłowaty. Jest to drugie dziecko naszej samicy Elpuni. W przeszłości rodziły nam się już hipopotamy karłowate. Od tej samicy mamy drugie młode. W zeszłym roku mieliśmy samiczkę, w tym roku urodził się samczyk. Nie ma jeszcze imienia. Właśnie w najbliższym czasie będziemy organizowali konkurs na nadanie imienia temu hipopotamkowi. Od razu może powiem, że chętni mogą nadsyłać swoje propozycje na mail Wrocławskiego Ogrodu do połowy września i imię musi zaczynać się na literę E. Od imienia mamy Elpuni.